It seems fate still doesn't want you dead. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Sekiro Shadows Die Twice. Kochani, na wstępie, ze względu na to, że dzisiaj jest 26 maja, chciałbym życzyć wszystkim mamom wszystkiego najlepszego i to, co jest najważniejsze dla nas i dla waszych pociech, abyście miały dużo cierpliwości. Tak, bo trzeba mieć tę cierpliwość do dzieci. Cóż, także wszystkiego najlepszego jeszcze raz. I kochani, cóż, w tym odcinku, jak widać, będziemy mieli jakąś retrospekcję, tak? Jakieś wspomnienia, które mogliśmy odtworzyć dzięki temu dzwoneczkowi. Tak więc sprawdźmy, co to za wspomnienie. A ja jeszcze zapraszam was na Instagrama i wszystkich chętnych do zostania patronem. Zapraszam na stronę Patronite, linki jak zwykle w opisie. A teraz zagłębmy się we wspomnienia naszego wilka. Tak więc jesteśmy we wspomnieniu. Zjednoczmy się z figurką. Posążek. Zdobywanie umiejętności. Menu posążka rzeźbiarza zostało odblokowane menu. Zdobądź umiejętności. Można się w nim nauczyć nowych umiejętności, wydając punkty umiejętności. Okej. Zdobądź umiejętności. Aha, sztuki walki shinobi oraz umiejętności bierne. Czyli tak, to jest wirujące cięcie, to jest sztuka walka shinobi kontra Mikuri. Pozwala skontrować pchnięcie przeciwnika poprzez nadepnięcie na jego broń. Poważnie narusza posturę wroga, dokładna ocena szybkości pchnięcia jest niemal niemożliwa. Chyba, że ma się wzrok shinobi. Okej, tu potrzebne są dwa punkty, ja mam chyba jeden, tak? To zróbmy z tym wirującym cięciem na razie. No i okej, no tu nie mamy punktów, także... Wzmocnić, tak, trzeba mieć te koraliki. Kup symbole ducha. Dobra, o właśnie, odpoczynek to jest... Bardzo potrzebne, bo już nie mieliśmy życia. Okej, tam płonie chyba jakaś wioska. Przynajmniej tak to wygląda. Posiadłość rodu Hirata. Ale jajca. I co? Ale to niby jest, tam było napisane wcześniej, że to 3 lata wcześniej, a... A, o to mi chodziło. Dobra. Czyli na górę już nie wrócę. Aj, trzeba było najpierw sprawdzić, czy coś tam jest, czy nie ma. Dobra. A może ja źle spojrzałem, może to 3 lata później. Popioły. O, tu ktoś jeszcze żyje? Ledwo. Nie, sowa z Kubusia Puchatka to nie ten tego. O, który jest rok, to się przyda. Mówisz mi rok. Pielgrzymka smoczego źródła. Czekajcie, czyli to mogą być nawet nie moje wspomnienia. Aha, czyli to złodzieje tutaj patrolują most. Aha. No i dobra, chyba mu się
umarło. Tykwa. Okej. Dobra, tam nikogo nie widzę. Tamten jest daleko, niech ten się odwróci. Jak on to zrobi, to wtedy tam skoczę i go dziada ubiję. Kurde, nie da się chyba tak niepostrzeżenie. Ty, nie widział. Jakim cudem on nie widział? Nie wiem, jakim cudem on nie widział, ale nie widział. Idzie koło trupa, nawet się nie zaniepokoił. Jest ciekawe. Naprawdę, nawet bardzo ciekawe. No dobra, ale się odwróci, to załatwimy drugiego. I to będzie fajne. Będę miał dwóch z głowy. O, no i dzida. Przepraszam. Ale ty nawet jeszcze przejdzie po zwłokach. A nie, dopiero teraz zauważył, ale... Ale... I okej. Udało mi się wyeliminować dwóch. Tu coś jest, to to od razu weźmy. Proch gaśniczy, o, lekarstwo na obrażenia od ognia. Leczy stan anormalny w płomieniach, na pewno zwiększa odporność na ogień, zmniejsza obrażenia od ataku z użyciem ognia. Czyli to pewnie te takie wystrzały z tych armat. Cholera, tam jest więcej ludzi chyba, mi się tak wydaje. No tu stoi na pewno jeden taki dziador. Aha. A tam jest... Boże, co to, psy, czy co? Dobra, dobra. Wzywa kolegów, czy o co chodzi? Trzeba się obejrzeć, bo to... różnie bywa. Siaba! Masz dziadu jadę. Aha, gdy z olej pokryje wszystko wokół. Oblanych olejem można łatwiej podpalić, dzięki czemu będą... No i dobra, i to są takie jakieś... Nie wiem, o co chodzi właśnie z tymi olejami. Bo tu mamy... Nie, no to jest tylko wmontowany shuriken, to są narzędzia protezy. O, mamy wirujące cięcie. Mhm. Dobra, tego nie używam. Gdzie jest jakiś... Jest olej. Jeszcze nie wiem, jak się używa tych rzeczy. Właśnie to jest ten problem. Oho! Dobra, idę tu, bo chcę widzieć tego kundla. Przynajmniej w momencie, kiedy będzie mnie atakował. Dobra. Już mamy skundlenie maksymalne. No i chodź teraz ty. I po zawodach, dziękuję. Coś jeszcze zostawiłeś? Zostawiłeś. Proch gaśniczy, no dobra. Mamy to od ciebie. Czy coś tu jest jeszcze? Dobra, skok szybki na dach. I co? I... Szukanie ofiary. Dobra, mam posążek, ale nie chcę teraz z nim się w żaden sposób integrować. Tu mam, dobra, odłamek. Dobra, jestem u góry i co tu się dzieje? Dobra.
Uciekamy, 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 chowamy się i jesteśmy ukryci. Dobrze. Tam się chłopaki trochę denerwują, ale to mi akurat w niczym nie przeszkadza, bo oni się mogą denerwować. O, tu jest was więcej. Interesujące. O. Tu jest fajnie. Dobra, są tu różne rzeczy i tak... Teoretycznie chyba powinno być można cukierki jakieś. Trzeba by... Aha, tu się... Okej, można wspiąć. Tu ktoś leży, ma martwy. Z tobą szybka akcja, dziękuję. Oj, oj. Ktoś się tam pojawił. Okej. Jest fajnie. Jest fajnie, ktoś się pojawił. Pewnie będzie zdziwiony. Dobra, robimy szybką akcję. Wiecie. No dobra, on się pojawił tutaj. A ja skoczę na niego tutaj. I git. Tak miało być. I o, trochę oleju dostałem. Nie chodzi o ten olej w głowie. I garść popiołu. Okej, trochę pieniążków nam się zbiera. O. No dobra, oni tutaj są raczej czujni. Dobra, ale zlikwidować by się ich przydało, tak czy siak. Ty. Uciekać muszę. Ole. Dobra. Ja pierdzielę. Dobra, ja już przynajmniej nie płonę, nie parzy mnie nic. Ujujuj. Czekajcie. W ogóle... Ja muszę się dowiedzieć, moi mili. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie muszę się dowiedzieć, którym przyciskiem używa się. Używa się tych tykw. ITP itd. Bo musi być na to jakiś szybki przycisk. Bo to jest naprawdę skandal, żeby nie znaleźć czegoś takiego. Zmiana ekwipunku. No dobra, ale jak jest użyć? Użycie narzędzi protesy to jest control. Użycie przedmiotu R, teoretycznie, tak? No i dobra. I to już wszystko wiem w takim razie. Dobra.
tu mamy jednego martwego, jednego. Niestety, okej. Ale... Dobra, ty już zginąłeś. Coś mi tu podjąłem. Posypał, ale dobra. I teraz... No i dobra, nie ma was wszystkich. Dawać kasiorę. Trochę się czuję jak płatny zabójca, jak tak biorę kasiorę za ten. A co my tu mamy? Garść popiołu, granulka. O. Dziabnę se tej granulki. Oho. Tutaj tak taka ta lokacja nie do końca sympatyczna. Okej, no. O, tu coś jest. A, granulka, no tak, dopiero co sobie łyknąłem, to uzupełnił mi się jej stan. Jest git. Dobra, spójrzmy jeszcze tu, może właśnie jakieś znajdźki. Bo to jest, no nie oszukujmy się, ale... jest to ważne. Bo to jest bardzo ważne. Aha. Czyli tutaj nie ma czegoś takiego. W ogóle... Dobra, wiem tylko, że jest tam ktoś, ale nie wiem kto. Był tam ktoś, albo raczej coś. Hopsa. No i co, i co, i co? Aha, bo tu jest ten, co mnie szuka, ale mnie nie widzi. No jednak te skoki w górę są sympatyczne. Dziękuję. Okej, kasiora zebrana, płatny zabójca. Kto mnie zobaczył? Holy shit, łucznik mnie zobaczył. Olej! Boże, nie o to chodziło. Ten olej to tak, ale... Są blisko ogniska. Jak rzuciłem ich olejem, oni się powinni wszyscy podpalić. Tada! Nie ma mnie. Japoński Spider-Man uciekł. Oj, oj. I co teraz? Haha. A, bo ty wiesz, że ja tu gdzieś byłem. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu gdzieś. Dobra. Trzeba cię. Szybko. Dobra. Mamy cię. Ohoho.
Oj, ja jestem czarny. Chyba mnie ktoś oblał tym olejem. Ale grubo. To ja mogę płonąć i to... I to dość jasno. Czekajcie, dobra, mam ten popiół. Mam też olej. Te cukierki. Dobra, to mi jest na razie niepotrzebne. Ja bym chciał zobaczyć te... To jest lekka sakiewka. Nie, to nie. Proch gaśniczy, właśnie. To się może bardzo przydać. Bonzaj! Możesz ty w mordę. No i gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Z głowy kolejnego. Kurde, takich wywabiać pojedynczo. Tu jest pies, to psa od razu. O, takiej sekwencji zabijania psa jeszcze nie widziałem, ale okej, okay, no to widocznie jest taka po cichutku. Tu był jeszcze ten łucznik. Właśnie. Tajemniczy Dom Pedro, łucznik. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra, i Dom Pedro, łucznik, nie ma go. Co on nie tu? I jest okej. Dobra, czyli z tego ogniska chyba wszyscy. Ognista lufa. Żelazna lufa, która pluje ogniem. Można ją dodać do protezy sinowej, dzięki czemu staje się jej narzędziem. Aha, czerwono. Dysponując jedynie ludzką siłą, jednak broń ogniowa mogłaby posłużyć do powstrzymania ich ponoć nade wszystko. Boją się ognia. Dobra. Zbieramy wszystko, co dają. Balon bogactwa Mibu. Co to jest? Balon Mibu, wypełniony wodą ze źródła, przepojony błogosławieństwem bogactwa. Dobra, kochani, nie będę tego czytał do końca. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie to przeczytać, to zatrzymacie sobie. Tak? Okej, okay, tu coś jest jeszcze. Tak, te grosiki, globulki. Czy tu coś jest? Dusza na ramieniu, okej. Okay. Mamy duszę, dobra. Czy tutaj coś jeszcze się mieści? Chyba nie bardzo. Okej. Okay. No to co? No są jakieś ala schody, trzeba, znaczy podwyższenie. O, żeż ty! Bardzo mi miło. O. To Shinobi, no tak, tak mówią. Topór Shinobi ze świątyni. Dobrze, dobrze, dziękuję, wezmę. Nawet powiem, że bardzo chętnie wezmę. Rachciach pach. Dziękuję. A już myślałem, że nie miał pieniędzy. Dobra, znowu te sakiewki. Zobaczmy na świat z góry i podsłuchajmy.
To już by chcieli. No, czyli fajnie, bo oprócz tego, że jest tu jakaś akcja, jakaś ten, to przynajmniej nadal mają jakąś wiarę w coś, przynajmniej sympatycznie. Dobra, to wygląda... Nie wiem właśnie, czy to są jakieś japońskie ala cmentarze, czy co. A tak to wygląda ciekawie. Dobra, podnieś przedmiot. Topór Shinobi. Ciężki używany przez Shinobi topór z czarnego żelaza. Można go dodać do protezy. Stanie się jej narzędziem. Aha, proszę, proszę. Ciekawe, ciekawe. No to mamy już dwa przedmioty do naszej... do naszej ręki. Kolejne dwa przedmioty. Dobra, co my tu mamy i gdzie my tu mamy? Tu są ludzie. Dobra, tykwa raczej jest... No właśnie. My sobie tę granulkę dziabniemy. No bo coś innego. Cukierek Gokana. No proszę. Zmniejsza otrzymywanie obrażenia. Dobra, nie wiem, o co tu chodzi. Otwieramy jakieś drzwi. Skoro mogę, to otwieram. A nie, tu już byłem. To okej, to sobie mogłem otworzyć chyba tak... Tak, żeby sobie... Nie wiem, ucieczkę jakoś ten... Wspomóc w razie, jakbym potrzebował. Dobra. Aha, to tak, to... Ludzie się skryli. No, no, no. Dobra. Hej, jest git. Takie byli kozaki, to już ich nie ma. A co tu było? Ktoś tu był? Zobaczmy. Aha, czyli ktoś tutaj oberwał. No proszę. No, ktoś by chciał walczyć z jakimś łowcą Shinobi. Raczej nie powinien tego robić. Co tu jest? Aha, no tak. No jestem Shinobi panicza. Zazwyczaj tak jest, że wyczekują na najlepszy moment, nie? To jeszcze za zdrajcę nas biorą. Ciekawe, ciekawe. Najgorsze jest to, znaczy, nie wiem, śmieszne, czy to ja mam jakiś błąd, czy co, ale jesteśmy cali w tym oleju. Nie wiem, czy to tak ma być, czy... Nie ma nikogo, rozmawiamy z chatami, no jest fajnie. Dobra, czyli musimy uratować znowu panicza. Otrutka z proszku, czy są na normalne otrucie? No dobra.
Też mam taką nadzieję, że się przyda. Dobra, no i tutaj mamy już kilku kolejnych towarzyszy niedoli. Zobaczmy jeszcze z tej strony. Jakiś szabrownik się znalazł. Pierdziele, szabrownik, no. Co jak co, ale szabrownika się nie spodziewałem. Ale pokazuje to, że jednak od zarania dziejów ludzie kombinowali tylko jak się wzbogacić kosztem innych. Tak, mała figurka Buddy owinięta w czerwony wzniesioną w dłoniach w trakcie modlitwy, by przywrócić jeden splot mocy, skrzeszenie, owinięcie. Aha, no proszę, proszę. Ciekawa rzecz. To mówią, mała rzecz a cieszy, tak? I dobra, i teraz musimy zaatakować tych dziadów. No nic, no jak trzeba, to trzeba, nie? Zasłaniają się. Dobra, spróbujmy. Będzie trzeba ich jakoś od tyłu zajść, tak po mojemu. No, atakujcie mnie. Aha. Możecie mnie atakować, ale dajcie mi trochę życia. No, który? Oj, oj. Nie, ja poproszę o wskrzeszenie. Dobra, został mi już tylko jeden przeciwnik w takim bądź razie. No, dawaj. No nie będziesz atakował, co jest? Oj. Dobra, czy my na pewno nie mamy nic, co leczy? Uff. Normalnie udało się, nie wiem jak, ale się udało. (Śmiech)
Ale dalej już się może nie udać. Dobra. Pach, ciach, pach. I się kitrać w krzaki. Oj, oj, oj. Ktoś tu we mnie naparza, a ja ginę. Nie. To nie o to chodziło. Nie można pokować, ale można je odbić. Możemy zastosować kontry Mikiri. A nie mamy kontry Mikiri. Ja pierdzielę, ich jest więcej. Miałem cichą nadzieję, że tam jest jeden. Jaki fuck shit. Coś ja ginę. Banzai, tak, ja ci dam banzai. Dawajcie mi gdzieś jakieś coś życiodajnego. No, nareszcie. Szybko, granulka. Pieprzamy się wszystkie granulki. Ole jajca. Dobra, 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 uciekam, uciekam, uciekam. Hej. Ale jaja. Nie, no to już niemożliwe. No, no to tak, no. Dwóch naraz, no musieli mnie zabić, nie? Dobra. Ciekaw jestem od którego miejsca. Ja pierdzielę. Co? No nic, kochani, tutaj trzeba się przedrzeć. Już mamy i tak wszystko wyzbierane. Tak na to wygląda. Trzeba się udać chyba tam na górę. Tak. Zdecydowanie. Dobra, dobra, dobra. No nie wiem, czy to wszystko od początku, czy o co chodzi. Ja tak. No chyba coś nie tak. No cóż, kochani. No okej, kochani. Tak więc w tym momencie zakończymy ten odcinek. Jak widać, no jeśli chodzi o wątek fabularny, podejrzewam, że to będzie długa seria. Naprawdę, to będzie długa seria. No bo nie jest to zbyt prosta gra, a nie chcę ciąć, robić czegoś takiego, że wiecie, że będę ciął grę i po prostu pokazywał wam same najlepsze kąski. Jakoś lepiej jest, mi się wydaje, jeżeli przechodzimy to razem, wspólnie. No cóż, kochani, także ten odcinek dobiegł końca. Ja zapraszam was jeszcze raz na mojego Instagrama, jak i również wszystkich chętnych do zostania patronem zapraszam na stronę Patronite. Tak więc, kochani, trzymajcie się ciepło, zostawcie jeszcze łapkę w górę, suba, komentarze, piszcie komentarze śmiało. I ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!